To jest finał. Finały się wygrywa. I chcę, żebyście podeszli do tego z jajem, konkretnie, jak faceci. Nie miejcie żadnych obaw. Przyjechaliśmy tu raz, że dobrze się bawić na boisku, nie stresować się, bo piłka ma przyjemność dawać, a nie stresy. Potraficie grać i starajmy się grać. To minimum, co na treningu żeśmy zrobili. Nie bójcie się tego robić. My jesteśmy od tego z boku, żeby wam pomagać. Nie będzie tu absolutnie krzyków, tylko pozytywna energia. Pomagamy, jest błąd, nic się nie dzieje, jeden drugiemu pomaga. Takiej dramaturgii, że myślę, że to scementuje drużynę, że na przyszłość to by zaprocentuje. Myślę, że z przebiegu meczu byliśmy z drużyną dominującą, no ale jak to w piłce bywa, straciliśmy bramkę chyba po drugiej wizycie w naszym polu karnym. No i było nerwowo do końca, ale chwała chłopakom, szczególnie tutaj zmiany ożywiły bardzo dużo i że wyrównaliśmy, a w karnych byliśmy bardzo pewni. Udało się wyszarpać, że tak powiem, to zwycięstwo. Cieszymy się z tego, że możemy się zmierzyć w kolejnej rundzie, no i że ta przygoda nie zakończyła się na jednym meczu. Pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną, mimo że nie gramy ze sobą na co dzień. To i tak fajnie zagrać w takim składzie gdzieś tam kolegów, których się widzi naprzeciwko w lidze. No i pokazaliśmy, że jesteśmy jedną drużyną i dokonaliśmy tego.